Zdecydowałem się na opowiedzenie o dwóch skrótach, które budzą dużo emocji, o DDD i o reszcie. Może zaczniemy od agendy i zacznę od pytania takiego szybciutkiego. Kto z was ma restowe API w swojej aplikacji? Tak, ręce do góry. O, sporo. A kto praktykuje DDD, Domain Driven Design? Troszeczkę mniej. To dobrze. Postaram się tak bardzo króciutko o DDD opowiedzieć, ale proszę o wyrozumiałość, to nie jest prezentacja o DDD, bo o samym Domain Driven Design będzie można około 2 godziny opowiadać. Poza tym nie nazywam się Sławek Sobutka, więc, a dzisiaj go nie ma, więc tak troszeczkę na drobie. Mam ten zaszczyt być chyba jedyną osobą, która coś mówi o DDD. A będę mówił o tym, jak REST się łączy z DDD, bo może ktoś zadać takie pytanie, może to taka szybka zajawka, bo ktoś może powiedzieć, że REST to jest taki krót, a ja postaram się wykazać, że nie do końca. Zacznijmy od małego odświeżenia, co to jest RESTful. RESTful to jest taki styl architektoniczny budowania API i według mnie jeden z najbardziej nadużywanych terminów przez twórców aplikacji. Sprawcą tego wszystkiego jest pan Roy Fielding, który, jak widać na skróconym resume, jest po prostu twórcą protokołu HTTP, serwera Apache, człowiek, który pracował przy stworzeniu URLi i przy okazji stworzył właśnie REST w swojej pracy doktorskiej z 2000 roku, gdzie, jak kiedyś przyznał w jednej rozmowie, troszeczkę mu się spieszyło i nie zdążył wszystkiego do końca wyjaśnić dobrze i później zrobiło się nieporozumienie. Ale tak naprawdę, w dużym uproszczeniu, REST jest o tym, jak działa internet. Czy wiecie, co to jest internet? Internet to jest taka aplikacja do udostępnienia zdjęć kotów. I w tej chwili jest około 240 milionów filmów i zdjęć z kotami w internecie. Jak sami wiecie, na co dzień zaglądacie, to się świetnie skaluje, bo nigdy nie było problemu z obejrzeniem kota albo filmiku z kotem. Problem jest ze znalezieniem czasem jakiejś informacji, ale to może jest problem innej natury. Także jest to kuszące, że podejście REST świetnie się skaluje. A jak to zostało stworzone? Dosyć oryginalnie. Otóż Roy Fielding wyszedł od pewnych ograniczeń. I żeby cokolwiek było REST, czyli jakby web też, którego używamy, to się składa z kilku takich constraintów, ograniczeń. Wiele z nich będą dla nas oczywiste, więc może nie będziemy się w nie zagłębiać, ale client-server, czyli mówimy o aplikacjach client-server, system warstwowy, czyli mówimy o tym też, że w sieci niekoniecznie jesteśmy bezpośrednio klient połączony z serwerem, ale mogą być jakieś urządzenia pośrednie, mogą być jakieś proxy, load balancery, firewall'e i to ma nie przeszkodzić działaniu naszej aplikacji, a może nawet pomóc. Oczywiście jest też bezstanowość, cache'owalność, jak to mówimy po polsku i jednym z ciekawszych elementów uniform interface, o którym za chwilkę, to stanowi jakby istotę, taką bardzo ważną część REST-a. Code on demand to jest jedyny opcjonalny element. Tak naprawdę w zamyśle to było dociąganie JavaScriptu na stronach, żeby zrobić jakieś latające baranki na przykład. Jednolity interfejs to jest takie kolejne ograniczenie, właśnie bardzo ważne ograniczenie, które nas zostało narzucone. Czyli organizujemy informacje w postaci zasobów. Zasób to jest cokolwiek, coś, co nas interesuje z biznesowego punktu widzenia i ten zasób ma swój identyfikator i tym identyfikatorem jest jego po prostu URI. Tak jak na przykładzie, tu od razu szybciutko dwa rodzaje identyfikatorów. Pierwszy to jest kolekcja, czyli powiedzmy wszystkie produkty, a drugi to jest jakiś produkt o jakimś numerze. I druga rzecz, reprezentacje, czyli te zasoby mają jakąś reprezentację, które możemy pobrać. Tutaj jest format tej reprezentacji, nie ma znaczenia. Mamy rok 2019, więc narysowałem tutaj JSON-a. Gdyby ta prezentacja miała miejsce w 2001 roku, podejrzewam, że byłby to XML, bo to epoka masowego onanizmu, jeśli chodzi o XML. Też dosyć ważna rzecz, o której później wspomnę, to jest samoopisujące się komunikaty, czyli
po żądaniu jakiegoś URL-a dostajemy dużo informacji dla klienta, jak to przetworzyć. Czyli informacje, czy możemy to cache'ować, jaki to jest content type, czyli jaki to jest format danych, czy to jest JSON, czyli używamy parsera do JSON-ów. Kiedy zostało stworzone, etak, o nich też za chwilkę, czyli jakaś informacja pozwalająca też zoptymalizować. Ale tak jak pytałem się na początku, kto z was ma restowe API, to teraz spróbuję zasiać trochę wątpliwości, bo nie zawsze, znaczy można próbować zmierzyć, ile jest resta w reście i pewnie ktoś słyszał o modelu Richardsona. To jest, nie jest taki kanoniczny model, jest to z książki o RESTful Web APIs. Najłatwiej powiedzieć, że to jest taka miara dystansu, która dzieli to, co wy zrobiliście, od tego, co Roy Fielding miał na myśli. Inaczej mówiąc, jak bardzo macie prawo nazywać swoje API restowym. I ten model to jest, są takie trzy poziomy. Właściwie można jeszcze taki zerowy poziom, takie totalne dno dodać. I każdy z tych poziomów to jest, oznacza wprowadzenie pewnych rozwiązań. I jeżeli jesteście na trzecim poziomie, to jesteście w pełni chwały i glorii i możecie śmiało powiedzieć przed Royem Fieldingiem, mam restowe API. Więc szybciutko, poziom zerowy to jest to piekło POX-a, jak to niektórzy nazywają, czyli plain old XML. Czyli tak naprawdę ignorujemy wszystko, co cały dorobek weba, używamy protokołu HTTP do transportu. Tunelujemy sobie przez niego to, co chcemy. Czyli na przykład wymyślamy sobie jakiś endpoint, jakiś adres i za pomocą operacji POST wypychamy jakieś dokumenty. Być może dla części z was to wygląda znajomo, bo kiedyś było coś takiego jak SOAP. To jest mniej więcej dokładnie to samo, tylko że tam jest jeszcze 5 razy więcej takiego XML-owego boilerplate'u, którego nikt nie rozumie, ale sprowadza się mniej więcej do tego. Teraz wchodzimy na level pierwszy, zasoby. Następuje przełomowe odkrycie, że adresy URL są za darmo, czyli możemy sobie ich tworzyć i już zaczynają jakieś się pojawiać przebłyski, już zaczynamy identyfikować jakieś zasoby. Na przykład możemy sobie stworzyć, przykładowo to jest API jakiegoś serwisu aukcyjnego, chcemy złożyć ofertę licytacji. Możemy na przykład usunąć się z listy obserwujących jakąś licytację w tym serwisie aukcyjnym. Co jest charakterystyczne dla tego stylu, że na końcu tych adresów są czasowniki. To przypomina takie wczesne Ruby on Rails, kiedy wersja 1, kiedy nazywali to RESTful i było czasowniki edit, delete na końcu. Czyli czegoś tam jeszcze brakuje. I wtedy wchodzimy na level drugi, który jest chyba dosyć rozpowszechniony. Odkrywamy czasowniki HTTP, czyli metody, których za chwilę, a adresy URI już wskazują na rzeczowniki. Czyli przykładowo najbardziej znane, najbardziej podstawowe czasowniki, czyli get, post, put i delete, one mają dodatkowo pewną semantykę, którą wykorzystujemy też, o której trzeba pamiętać, mając na uwadze całą infrastrukturę sieciową, czyli get nie powinien produkować efektów ubocznych, a i też jest idempotentny. Idempotentny oznacza tyle, że można tą operację dla danego stanu systemu powtórzyć i nic się nie stanie. Czyli możemy kasować jakiś zasób w kółko i też korzystać z infrastruktury sieciowej, na przykład z cache, czyli z tego wynika, że operacje typu get mogą być cache'owane, pozostałe nie bardzo, bo są, nie są operacjami bezpiecznymi. Dlatego lepiej nie robić operacji get, która skutkuje efektami ubocznymi. I teraz łącząc to z zasobami, które odkryliśmy, mamy pewien repertuar, możemy taką gramatyką wyrazić już pewne potrzeby, pewne serwisy w naszym API. Czyli możemy pobrać jakąś szczegół jakiejś aukcji, wszystkich licytantów, możemy, nawet można się domyśleć, czytając ten zmyślone API z ekranu, co się stanie po wykonaniu tych operacji. I
ostatnim, najwyższym poziomem jest level trzeci, czyli to wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, plus hipermedia. Czyli zasoby nie istnieją w izolacji, tylko są ze sobą jakoś powiązane. I razem z zasobem otrzymujemy też informację, co możemy dalej zrobić. Właściwie idealnym przypadkiem jest, że zaczynamy od jednego punktu wejścia, jakiegoś startowego URL-a i później już bez posiadania dokumentacji wędrujemy sobie po tym serwisie. To jest przykładowo taka zmyślona dokumentacja API, czyli mamy gdzieś na jakiejś stronie, na jakimś wiki albo gdzieś wydrukowane listę operacji, które możemy wykonać. Teraz wyobraźcie sobie, że ta lista operacji jest niepotrzebna. Patrząc przez analogię, skoro REST opisuje, jak działa www, czy jeżeli w tajemnicy wchodzicie, kiedy koledzy nie patrzą, wchodzicie na pudla, czy macie gdzieś na karteczce spisane URL-e do wszystkich działów serwisu? Nie. Klikacie po linkach i nawigujecie po całym serwisie. Dlatego jeżeli zmieni się adres jakiejś podstrony, na przykład wchodzicie na Onet i oglądacie pogodę i klikacie w pogodę, jeżeli deweloperzy postanowią zmienić adres, pod którym jest pogoda, bo na przykład założą dla niej osobną domenę, to wy nawet tego nie zauważycie, bo wy po prostu klikacie w linka. I teraz wyobraźcie sobie, że przenieść te możliwości na komunikację między maszynami. Posiadanie takiej dokumentacji i wykonywanie takich calli na podstawie takiej listy, to jest trochę przypomina taki styl RPC. Tak jak wspominałem, wędrujemy sobie po jakimś serwisie i będąc na kolejnym etapie na przykład zakupu w sklepie internetowym, otrzymujemy pewne repertuar pewien możliwości, czyli zamówienie możemy złożyć dopiero, kiedy jest coś w koszyku. Zamówienie możemy zmodyfikować wtedy, kiedy jest złożone, bo w przeciwnym razie nie ma to sensu. Zamówienie można anulować wtedy, kiedy nie zostało być realizowane. Pozwalamy klientowi samodzielnie odkryć, jakie są kolejne funkcje, jakie są kolejne kroki w tym procesie biznesowym. I to jest właśnie coś, co się nazywa takim fajnie brzmiącym skrótem HeyToas, czyli hipermedia są nośnikiem stanu aplikacji, w której się w danej chwili znajdujemy. Elementem jakby zapowiedzenia tego kontraktu z hipermediami jest określenie typów mediów, czyli to jest taki kolejny nagłówek w HTTP, content type, w którym na przykład jeżeli jest przeglądarka dostaje informację, że to jest tekst przez HTML, to zaczyna próbować wyświetlać taką stronę. Jeżeli widzi, że to jest image przez JPEG, to zaczyna próbować wyświetlać to jako obrazek. Czyli te media type'y definiują sposób przetwarzania tej treści, która teraz przyjdzie. Czy są jakieś operacje. I teraz, gdybyśmy byli chcąc być bardziej podążać duchem weba, to moglibyśmy sobie stworzyć własny nasz media type. Jest taka konwencja VND, nazwa naszej firmy, plus na przykład JSON. I wtedy informujemy klienta, że to jest nasz JSON. I gdzieś jest, oczywiście jakaś wiedza musi być poza klientem, czyli że się spodziewamy, że będą jakieś hiperlinki pozwalające nawigować, popychać do przodu ten proces i sposób przetwarzania. Problem jest taki, że tak jak wspominałem, JSON jest teraz jednym z najpopularniejszych formatów przenoszenia danych. Nie ma niestety powszechnie przyjętego standardu zapisywania linków w formacie JSON i trzeba sobie radzić. Jest kilka takich propozycji. Ja osobiście stosowałem tylko JSON plus HAL. Te pozostałe idą troszeczkę dalej. JSON HAL sprowadza się do wprowadzenia dodatkowego elementu w naszej odpowiedzi JSON, gdzie są linki z tak zwanymi relacjami, czyli jakaś nazwa i następnie adres. Mogliście się z tym spotkać, w każdej stronie internetowej arkusze stylów są dołączane przez taki znacznik link, jest rel równa się stylesheet, to jest informacja, że to jest arkusz stylów i później jest adres tego arkusza stylów.
Normalnie tego nie praktykujemy, bo dla człowieka linki są opisane jakimś tam tekstem, który jest wewnątrz, ale dla maszyny tutaj tworzymy jakieś nazwy i to jest jakby część kontraktu. Można by teraz zadać pytanie, czy ktokolwiek tak się bawi, czy nie łatwiej jest po prostu wygenerować klienta i lecieć według tej instrukcji i wykonywać sobie po prostu zdalnie metody. Być może łatwiej, ale są też serwisy, które próbują te hipermedia. Jakbyście mieli jakąś chwilę zwątpienia, a próbowalibyście pójść tą drogą. Jest na przykład serwis o nazwie Artsy. To jest taka online'owa platforma do handlu dziełami sztuki. I tam akurat jest jakaś próba stworzenia hipermedialnego API. Gdy się otworzy tego właśnie rootowego URL-a, czyli główną stronę, otrzymujemy taki dokument JSON, w którym oprócz takich podstawowych, właściwie w pierwszym dokumencie są tylko linki. Jest link do samego siebie, to jest taka konwencja. Link do zalogowanego użytkownika. Link, gdzie szukać na przykład artystów. To templated true to jest takie rozszerzenie właśnie wprowadzone przez JSON plus HAL, czyli pozwala mniej więcej podpowiedzieć, jakie parametry możemy dodać do tych linków i na przykład dzieła sztuki. I na przykład używając, znając link artists, kompletnie nie wiedząc, jaki to jest adres, bo już go przed chwilą zapomniałem, możemy sobie znaleźć na przykład takiego realista amerykańskiego, Edwarda Hoppera i otrzymać stronę, czyli dokument z informacjami o nim. I na końcu tego dokumentu cała masa linków, to zostało przeze mnie przeredagowane, jest ich dużo więcej. I są linki do jego dzieł, do jego opublikowanych dzieł, do podobnych artystów. I jest to niewrażliwe na jakiekolwiek zmiany adresów podanych, użytych przez deweloperów API. Teraz... Jak już mniej więcej przypomnieliśmy sobie, na czym polega DDD, pytanie było, czy pisząc klienta pod Artsy nie powinniśmy przeiterować w ekstremalnym przypadku. Tak to może to wyglądać, tak w ekstremalnym przypadku. Podejrzewam, że w praktyce rzadko się z tym problemem zmierzamy. Jest książka, mogę znaleźć jej tytuł później, RESTful Web Clients, w której autorzy przez całą grubość książki usiłują dojść do ideału, czyli stworzenia absolutnie uniwersalnego klienta REST, który radzi sobie ze wszystkim. Przy czym ja osobiście uważam, że jest to taki troszeczkę overkill, jest to zbyt trudne. O tym może za chwilkę. Jestem zawsze za zachowaniem jakiejś odrobiny pragmatyzmu. Teraz jak już przypomnieliśmy mniej więcej, jakie mocne ograniczenia narzuca nas REST, teraz pytanie, jak to się łączy z DDD? Dlaczego, skąd się w ogóle wzięło to pytanie? Zaraz się to wyjaśni. Może bardzo szybciutko przypomnę, jaka jest idea stojąca za DDD. To jest takie podejście do tworzenia oprogramowania. Dotyczy systemów, które są troszeczkę bardziej złożone, bardziej skomplikowane. I to jest próba walki ze złożonością. Szczególnie z tą złożonością esencjonalną, która jakby stanowi ten biznes, czyli jeżeli mamy skomplikowany biznes. Gdybyśmy robili serwis z blogiem, gdzie są tylko posty i komentarze, to prawdopodobnie jest to, mówiąc inaczej, jest to taka płytka domena, gdzie to, co widzimy, mniej więcej jest tym, co się dzieje w kodzie pod spodem. Ale przykładowo wyszukiwarka Google wygląda bardzo prosto, bo jest tylko jedno pole tekstowe, a to nie jest tylko jedno pole tekstowe. Dzieje się tam dużo więcej pod spodem. Ze złożonością projektów informatycznych jest tak, że może być ta złożoność esencjonalna, która wynika z natury biznesu, ale może być też złożoność przypadkowa, kiedy sami sobie zaczniemy robić szkodę, dążąc do jakiegoś wzorca takiej kuli błotnej. Ideą DDD jest tworzenie takiego oprogramowania w ten sposób, żeby mówić wspólnym językiem ze stroną biznesową.
I duże uproszczenie korzystać z zalet programowania obiektowego. I teraz jeżeli mamy jakiś system, który jest bardziej złożony, jest bardzo prawdopodobne, że on jest na tyle rozbudowany, że pewne pojęcia zaczynają być zamykane w tak zwanych bounded kontekstach. Bounded kontekst to jest, mówiąc w uproszczeniu, obszar, w którym eksperci się zgadzają co do znaczenia danego pojęcia. Tutaj są na przykład, no, mamy na slajdzie takie przykładowe konteksty: e-commerce, magazyn i shipping. I przykładowo, gdybym teraz zadał pytanie, proszę mi zamodelować, tworzymy księgarnię internetową i proszę mi zamodelować książkę. Jak by wyglądał model książki? Tu oczywiście w stylu DDD będziemy się chcieli skupić na zachowaniach, ale powiedzmy podkuszeni zaczynamy definiować atrybuty takiej książki, no to będzie jakaś cena, tytuł i tak dalej. Ale ponieważ książka jest w magazynie, to ona jest też na przykład w jakimś regale. I teraz w e-commerce książka jest definiowana właśnie przez okładkę, przez opis i przez autora i przez cenę. Przy czym w systemie, gdzie na przykład jeżeli mamy jakiś zrobotyzowany, automatyczny magazyn, te atrybuty kompletnie nie mają znaczenia. Specjaliści od magazynu się interesują tym, gdzie ta książka jest, w jakim regale. I u nich ten byt książka by prawdopodobnie miał jakiś identyfikator i numer półki i numer miejsca w magazynie. A z kolei, gdy ta książka już jest wysyłana pocztą, to też już przestaje mieć znaczenie, ile ona kosztowała albo kto jest autorem. Stąd stworzenie takiego Iber modelu, który będzie zaspokajał wszystkie potrzeby, może doprowadzić do tego, że stworzymy całe mnóstwo niepotrzebnych atrybutów i wszyscy nastąpi mnóstwo konfliktów. Więc jeżeli stworzymy taki większy system, to prawdopodobnie te konteksty będziemy chcieli ze sobą jakoś zintegrować. I prawdopodobnie będziemy chcieli to zrobić właśnie za pomocą jakiegoś API. Jeszcze zanim przejdę do rzeczy, jeszcze szybko jedno pojęcie z zakresu DDD. Taką jednostką, czyli encją, bytem, którą reprezentuje nasze pojęcia w aplikacji, jest tak zwany agregat. Czyli agregat to jest nic innego jak takie drzewo obiektów. To może być też jeden obiekt, ale to może być takie drzewo obiektu, czyli na przykład zamówienie. Zamówienie składa się z pozycji na tym zamówieniu, być może jakaś faktura do tego zamówienia została wystawiona. Mówiąc krótko, idea jest taka, że na zewnątrz posługujemy się agregatem tylko trzymając za ten jego korzeń, czyli odwołujemy się tylko do tego orderu, nie grzebiemy po jego wnętrznościach. To jest taka metoda izolacji. Oczywiście stworzenie, znalezienie właściwej wielkości agregatu jest nie lada sztuką. Mnóstwo artykułów na ten temat napisano i sam nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, jaki powinien być agregat. To jest często proces iteracyjny, ale umówmy się, agregat, że to jest jakiś byt biznesowy, który reprezentujemy później, na przykład przechowujemy w jakiejś bazie danych. I teraz, jeśli sobie przypomnimy pojęcie resource'a z REST i agregatu z DDD, czyli już wiemy, że tutaj jest jakaś jednostka danych i przechowywania informacji, z drugiej strony mamy jakieś zasoby dostępne przez RESTowe API, zaczną nam wpadać w oko pewne podobieństwa. Tak jak mówiłem, agregat jest identyfikowany jakimś identyfikatorem, a w resorsie, w zasobie mamy URI. Agregat może być powiązany z innymi agregatami, na przykład ta strzałka, ten customer, to jest taka relacja do customer z jakiegoś innego kontekstu, gdzie mamy cały podsystem odpowiedzialny za katalog klientów. To teoretycznie moglibyśmy zamodelować taki zasób zamówienie i tam byłoby na przykład ID klienta, który to zamówienie złożył. Czyli mogłoby się wydawać, że dosyć łatwo jest przemapować te nasze agregaty, czy te encje też, jak mówiąc takim językiem, nie do końca DDD, co nas prowadzi do takiej operacji CRUD, czyli można postawić taki zarzut, że z jednej strony mówimy tutaj o bogatym modelu, którym
nie tworzymy samych struktur danych. Z drugiej strony mamy resta, w którym mamy tylko te cztery czasowniki i coś tutaj może nie do końca grać i właśnie dochodzimy do pojęcia anemicznego modelu danych. Kto słyszał o anemicznym modelu danych? O, całkiem sporo. Architekci, deweloperzy praktykujący DDD nie lubią anemicznego modelu danych. To jest taki przykład. Anemiczny model danych to jest po prostu struktura danych, czyli to jest, nazywa się to klasa, jeżeli posługujemy się jakąś Javą czy C-Sharpem. Piszemy klasę, wpisujemy sobie, zaczynamy od pól, generujemy gettery i settery, jesteśmy zadowoleni, że mamy obiekt. Następnie, jeżeli mamy jakąś warstwę logiki biznesowej, to robimy, co robimy? Tworzymy jakąś klasę, coś tam, serwis i ta klasa zaczyna operować na tych obiektach. I tak to mniej więcej wygląda z grubsza w takiej architekturze trzywarstwowej, czyli jest warstwa persystencji, gdzie są takie głupie obiekciki, warstwa logiki biznesowej, gdzie się wszystko dzieje, no i na tym jeszcze jakaś warstwa UI-a. I to nazywamy właśnie, to jest taki antywzorzec, za którym nie przepadamy, nazywamy to anemicznym modelem danych i to w praktyce oznacza takie programowanie proceduralne. Tak mój kolega to nazwał Turbo Pascal Enterprise. No i taki, na przykładzie takiego pseudokodu, tu jest właśnie taki order, takie zamówienie, w którym mamy listę elementów tego zamówienia, generujemy automatycznie gettery i settery, następnie serwis na przykład, który ma, jest metoda wyliczająca całą kwotę zamówienia. No, teoretycznie wygląda to fajnie, bo mamy separację kodu od danych, jest czysto, jest bezstanowo, tylko nie wiem, czy się komuś z was zdarzyło, że ta logika gdzieś jest pochowana w serwisach i trzeba ją jeszcze znaleźć. Może się zdarzyć, że czasem nawet jakąś metodę napiszecie dwa razy, pojawi się w jakimś innym serwisie, a co gorsza, nie zostanie napisana tak samo, nie będzie to pełna duplikacja i jedna z metod z serwisu będzie to robiła inaczej niż druga, co może prowadzić do trudnych do znalezienia błędów. Tak próbując wyjaśnić właśnie, dlaczego anemiczny model danych jest niedobry, taką metaforę bym zaproponował, że obiekty to są też ludzie. Wy jesteście, praktycznie wszyscy jesteście dorośli i nie lubicie, jak jesteście ręcznie sterowani. Więc obiekty w programowaniu obiektowym to są takie dojrzałe byty, które wiedzą, co mają robić i nie powinniśmy ich instruować. Czyli przykładowo klasa order może sama sobie obliczyć swoją sumę, swoją całkowitą wartość, nie potrzeba do tego serwisu. To jest oczywiście mega, mega wielkie uproszczenie, tylko to jest ten problem, jeżeli rozmawiamy o DDD i chcemy dawać proste przykłady, to się to troszeczkę trywializuje, a DDD stosujemy, kiedy mamy naprawdę bardzo skomplikowaną domenę, gdzie jest dużo specjalistycznej wiedzy. I u zarania tego konfliktu między REST a DDD jest to, że HTTP jest tak naprawdę protokołem do wymiany dokumentów. Dokument się pobiera, czyli GET, POST to jest tworzenie dokumentu, PUT nadpisanie, DELETE usunięcie. I dlatego jest ryzyko, że gdybyśmy nawet idąc z duchem DDD zrobili sobie bogaty model, czyli nieanemiczny, jak pokazałem przed chwilą. Jeżeli byśmy to wystawili po prostu przez restowy, tak zwany restowy serwis, to ogołocilibyśmy całe te nasze agregaty z całej tej logiki. Wrócilibyśmy do gołych struktur danych. Być może to jest nie to, co byśmy chcieli. I rozwiązaniem na to jest próba potraktowania HTTP jako protokołu aplikacyjnego, a nie protokołu do wymiany dokumentów. I tu się zaczyna ciekawie, bo trzeba zadziałać tak odrobinę kreatywnie. I jednym z podejść, co ciekawe, to też w innych aspektach DDD się sprawdza, jest cofnięcie się w czasie. Cofnięcie się w czasie to jest takie biuro z lat 70. chyba, albo na przykład analogię dawne biuro albo współczesny urząd.
gdzie procesy są asynchroniczne i czekamy na odpowiedź. Czyli co robimy? No, składamy jakieś wnioski. W takim biurze składamy jakieś podanie i to podanie jest w jakimś czasie rozpatrzone. I przejdźmy też taki przykład na przykład działu HR i załóżmy, że chcemy wniosek urlopowy złożyć. Gdybyśmy myśleli tym z czystymi strukturami danych, czyli mielibyśmy model anemiczny jakiejś serwisy, wyglądałoby to tak, że może niekoniecznie w przypadku urlopu, ale gdybyśmy poprosili o podwyżkę, to byśmy wzięli ten zeszyt, w którym są wpisane wynagrodzenia albo zeszyt z urlopami i wpisalibyśmy długopisem, że tutaj jest urlop przyznany. Tak to nie działa. Jest ktoś, kto jeszcze musi to przetworzyć. Tak samo wniosek urlopowy i bardzo wiele innych procesów, jakby się tak zastanowić w biznesie, działa z taką asynchronicznością, opóźnieniem. Składamy wniosek, nasz menedżer się zastanawia i później dostajemy na przykład zgodę. I co by było, gdyby ten sposób posuwania do przodu procesu zaaplikować do rozmów między maszynami, przy projektowaniu naszego API. Oznaczałoby to, że tak jak wspomniałem o tych bounded kontekstach, czyli tych obszarach, gdzie definiujemy pewne pojęcia, że może należałoby dla celów integracji, dla celów klienta, dla celów naszego API stworzyć po prostu osobny kontekst, czyli nasz klient to jest, nasze restowe API to jest coś trochę innego niż ta nasza logika biznesowa. To się wiąże z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim zapomnijmy o tym, że te encje, które mamy w naszym systemie, czyli coś, co gdzieś tam jest utrwalane w bazie danych, będzie się mapować na restowe resursy 1:1. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby stworzyć zasoby, które odpowiadają potrzebom klienta. Takim przypadkom użycia, co może oznaczać, że będzie trzeba czasem stworzyć takie zmyślone, fejkowe resursy, które nie odpowiadają żadnym dokumentom. Będzie to coś w rodzaju takiego wzorca projektowego adapter. Albo mówiąc inaczej, nie tworząc API restowe, nie myślimy o wywoływaniu procedur, tylko o składaniu wniosków, wysyłaniu podań. I pozwolę sobie zailustrować takim przykładem, jak kod, tak, to jest jakaś taka wymyślona funkcja gdzieś tam w głębi naszego systemu, i jak by to mogło wyglądać w przełożeniu na restowy resource. Czyli idziemy oczywiście taką hierarchiczną ścieżką, czyli mamy zasób employees, oznaczający wszystkich pracowników. Po ukośniku jest identyfikator pracownika, czyli employees przez 207.187 to jest jakiś pracownik i tworzymy, wymyślamy zasób wnioski urlopowe i robimy operację post. Post to jest stworzenie dokumentu, czyli składamy wniosek urlopowy. Po złożeniu wniosku urlopowego dostajemy z serwera odpowiedź 202 accepted. Jest to taki mniej popularny kod odpowiedzi. Ten status oznacza, że operacja została, jakby prośba została przyjęta, ale jeszcze nie mam dla ciebie odpowiedzi. Przyjdź później. I specyfikacja informuje, że powinniśmy zwrócić taki nagłówek location, gdzie jest jakieś informacje, gdzie można zdobyć informacje, jak przebiega przetwarzanie naszego wniosku. I na przykład po złożeniu wniosku urlopowego zostanie nadany mu jakiś numer i ładnie, zgodnie z duchem projektowania tych ścieżek API, tych ścieżek URI wreszcie, dostajemy kolejny zasób w kolekcji Time of Request, dostajemy zasób o numerze 1642, gdzie jest nasz wniosek i możemy sobie sprawdzić status tego wniosku. Możemy sobie zaglądać tam, robić get na tej operacji i możemy sobie co chwilkę sprawdzać. Tu jest jeszcze, oczywiście gdyby się tak zdarzyło, gdybyśmy bardzo często byli niecierpliwi, często sprawdzali, albo w waszym systemie coś innego by się działo, możemy,
Możemy oczywiście dać informację, kiedy jest jakby spodziewana data realizacji tego wniosku, ale ponieważ ograniczenia, te constrainty REST zakładają cache'owanie, operacja GET jest bezpieczna, to operację GET możemy spokojnie cache'ować, tak żeby nie zabić naszego serwera. Tak to działa na przykład w McDonaldzie, tam gdzie są telewizory do zamawiania posiłków. Czekacie grzecznie, aż się na ekranie pojawi, że wasze zamówienie jest do odbioru. Nie podchodzicie co chwilę i nie pytacie się pani, czy już mój wieśmak jest gotowy. Teraz idąc dalej z duchem RESTa, moglibyśmy go anulować, więc skoro dostaliśmy zasób, wniosek urlopowy, czyli delete, który ma taką semantykę usuwania, anulowania, to delete moglibyśmy ten wniosek anulować. I jeśli się anulacja powiedzie, to dostajemy kod 204, bo nie ma tam żadnej treści. Ale co by było, gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, czy można ten wniosek w ogóle anulować? Bo w ciemno trochę wykonaliśmy tą operację, to tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jest z tych najpopularniejszych czterech czasowników jest taka metoda options, która w większości przypadków w typowym webie jest, można powiedzieć, trywialna, która zwraca, jakie operacje możemy wykonać na danym zasobie. Czyli jeżeli nasz serwis wróci, że możemy zrobić get i delete, to znaczy, że jeszcze ten wniosek można anulować, bo metoda delete jest dopuszczalna. Idąc dalej, możemy, to jest kolejny przykład zasobu, w którym są filtry dodatkowe, w którym można pobrać wszystkie wnioski urlopowe jakiegoś pracownika. No i ostatecznie, gdy jest potrzeba nadpisania jakiejś części tego naszego bytu, a nie wymiany całości, ponieważ put jest operacją, która wymienia cały zasób, to możemy sobie z tym radzić w ten sposób, że tworzymy sztucznie podzasoby, czyli pod zasobem tego wniosku urlopowego możemy dać jeszcze stworzyć kolejny zasób status, właściwie mogło być liczbie mnogiej statuses, gdzie za pomocą operacji put możemy go ustawić na akceptowalny. Nie trzeba od razu nadpisywać całego wniosku, tak jakby to był zwykły CRUD. Co chciałem powiedzieć też przez to, że nawigacja po naszym API jest też w pewnym sensie wiedzą domenową, bo musimy wiedzieć, co możemy w danym momencie zrobić. Dlatego wydaje mi się, że warto próbować stosować hipermedia, gdyż uda się przynajmniej częściowo tą wiedzę przenieść do strony serwera, czyli nie zanieczyszczać klientów wiedzą tak naprawdę biznesową, czy regułami, które mogą się zmienić. Minimalizować jakby rozproszenie logiki. Też to, co pokazywałem przed chwilą, jego głównym przekazem tego jest, że restowe API, takie komunikujące się z jakimś bogatą domeną, opiera się na efektach ubocznych. Czyli tworzymy zasoby, wymyślamy, które niekoniecznie odpowiadają tym przechowywanym w bazie danych elementom. Tworzymy jakieś zasoby, które ich złożenie dokumentu powoduje jakiś efekt uboczny w postaci zmiany stanu w naszym systemie. Czyli złożenie wniosku urlopowego albo stworzenie dokumentu wniosek urlopowy powoduje rozpoczęcie procedury przyznania urlopu. Jeszcze szybciutko, już troszeczkę nam czas mija, o spójności. To jest taki mały bonusowy content. Jak ogarnąć problem z transakcyjnością, która jest trudna do realizowania w przypadku takiego API po HTTP? Tu warto znowu się zagłębić w lekturę możliwości protokołu HTTP. Możemy zastosować takie nagłówki, które pozwalają stworzyć requesty warunkowe. Czyli gdybyśmy chcieli się upewnić, że nie nastąpi jakiś taki warunek wyścigu, możemy stworzyć coś w rodzaju optymistycznego lockingu, czyli robiąc request zmiany statusu wniosku, upewniamy się, że nie został zmodyfikowany po jakiejś dacie, czyli dysponujemy aktualnym stanem.
Jeżeli data z jakiegoś powodu jest dla nas niesatysfakcjonująca, bo na przykład trzeba by utrzymać synchronizację zegarów, możemy się posłużyć etagami. Do tego służy nagłówek if match. Etag to jest tak naprawdę coś w rodzaju wersji dokumentu albo takiej na przykład funkcji skrótu haszującej, czyli posługując się etagiem dokumentu, który otrzymałem, chcę wprowadzić na tym dokumencie jakąś zmianę i serwer ocenia, czy klient, który chciał właśnie wykonać tą operację, dysponował aktualną wersją dokumentu. Jeżeli nie, tu jest ten if match, więc jeżeli tak, no to operacja zostanie wykonana. Jeżeli nie, to jest specjalny kod odpowiedzi 412 precondition failed. I teraz tak, ja już powiedziałem, jak to warto zrobić restowe API. Już wiecie, że żeby nazwać API naprawdę restowym, to trzeba spełnić pewne warunki. To teraz chciałbym odrobinę zamieszać i podać wątpliwość wszystko, co, o czym teraz przed chwilą mówiłem. Bo może wasze API, które projektujecie do waszego systemu, wcale nie musi być restowe. Trzeba sobie zadać to pytanie, bo styl RPC albo REST jest tak naprawdę bardzo często się może okazać, że jest szczegółem implementacyjnym. Weźmy na przykład takie funkcje wysłania wiadomości do użytkownika w jakimś tam systemie. To jest w stylu RPC. Owszem, jest POST, tunelujemy to trochę częściowo przez jakiś adres endpoint, wysyłamy jakiś dokument, a tak by to wyglądało w stylu restowym. Mamy stworzony zasób. Pytanie, czy ktoś tak robi, bo może REST jest na tyle modny, że tak trochę nie wypada się chwalić, że nie robimy REST, ale niektórzy nie mają z tym problemu. Na przykład Slack, pewnie znany jest części z was, na swojej stronie dla deweloperów informują wprost, że nasze API jest RPC style, bo taka jest też specyfika ich domeny. Stworzyli sobie API, w których jest pewna konwencja przyjęta, że jest po API ukośnik, jest nazwa jakby obszaru, po kropeczce jest nazwa komendy, którą wykonujemy i reszta przebiega bardzo podobnie. Najczęściej używamy posta. Czyli tak naprawdę, czy praktykujemy REST czy RPC, to powinna być też wasza decyzja. Niekoniecznie należy się kierować tym, że REST jest czymś lepszym. Ale REST jest też nie najgorszym, bo został stworzony, oczywiście jeżeli się przestrzega tych wszystkich ograniczeń, zostało to stworzone, żeby to przetrwało bardzo długo. Przykład. Oczywiście można powiedzieć, zarzucić mi, że jest troszeczkę naciągany, ale to jest pierwsza strona internetowa. To jest strona projektu W3 Tima Berners-Lee, czyli zalążek internetu i ta strona cały czas działa. Minęło 20 kilka lat i poza tym, że to jest HTTP, a nie HTTPS, wszystko działa poprawnie. Najnowsze Safari, najnowsza przeglądarka bez problemów tą stronę otwiera. REST też jest, ułatwia osiągnięcie tej dużej skali internetowej, bo dostajemy za darmo całą elementy infrastruktury sieciowej, load balancery, cache i proxy, które będą się zachowywać poprawnie, jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich reguł tych ograniczeń REST-a. Także RESTful API to są nie tylko ładne URL-e. Jeżeli chcemy przenieść coś skomplikowaną domenę biznesową na restowe API, nie bójcie się wymyślać jakichś sztucznych zasobów, bo prawdopodobnie inaczej się nie da. Bo w przeciwnym razie zrobicie po prostu webowy interfejs do swojej bazy danych, a prawdopodobnie tego nie chcecie, nawet jeśli nie praktykujecie DDD. Nawigacja też jest jakąś tam logiką, więc jeżeli nie chcecie tej logiki rozpraszać, to za pomocą hipermediów możecie ją utrzymać po stronie serwerowej. I też proponuję na końcu też rozważyć, czy RPC też nie jest odpowiedzią na wasze potrzeby. To właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Powiedziałeś, żeby się nie bać tworzyć te resursy i żeby nie tłumaczyć tak bezpośrednio modelu na resursy. Co jeżeli masz wielu klientów i każdy klient ma troszkę inne potrzeby?
Czy tworzysz dla nich osobne resursy, czy tworzysz takie Uber resursy, które zadowolą wszystkich? A kogo rozumiesz przez klientów? Czyli... No, załóżmy, że masz klientów mobilnych oraz webowych, prawda? Którzy będą korzystać z tego restowego API. Aha, bo można rozróżniać grupę klientów na klientów wewnętrznych, czyli są znani tobie deweloperzy, z nimi się łatwiej dogadać, albo zewnętrznych, ale domyślam się, do czego zmierza twoje pytanie. Tak, raczej osobne. Raczej praktycznie to się nazywa backend for frontend, taki wzorzec, czyli dla klientów mobilnych i dla klienta webowego tworzymy zupełnie inne API, szczególnie to się nazywa też experience-based API. Dla klientów mobilnych chcemy mieć na przykład API, w którym jeden request dostarcza dane do wyświetlenia całego ekranu, żeby nie trzeba było doczytywać, bo sieci komórkowe raczej są narażone na nie tyle problemy z transmisją, z szybkością transmisji, ale z opóźnieniami, więc żeby był wiarygodniejszy experience. Więc tak, to być może trzeba i ja osobiście praktykuję też to, że tworzę osobne API, bo klient też jest, ma swój kontekst mobilny, inaczej to pewne rzeczy rozumie, więc to jakby to DDD, to pojęcie tego osobnego rodzaju klienta też tutaj się stosuje. Bardzo podobne pytanie do kolegi. Mówiłeś o bounded kontekstach odrębnych. Zakładam, że dla każdego z nich w zasadzie odrębny API też, tak jak mieliśmy tę książkę, która była w każdym kontekście czymś innym, czyli dla niej każdy bounded kontekst musi mieć jakby chociaż kawałek URI inny, żeby te książki oddzielić. Czy to jest prawda? Czy mówimy o wewnątrz systemu, czy o API, które udostępniamy na zewnątrz? Mamy API, które te domeny jakoś tam eksponuje na świat i mamy, tak jak mówię, załóżmy te trzy bounded konteksty księgarni. Czyli de facto potrzebujemy trzech różnych API, żeby w każdym książka była czymś innym. Ale podejrzewam, że koniec końców, jeżeli API wystawiamy na świat sklepu internetowego, czyli chcemy, żeby ktoś się z nami jakoś integrował, to będzie API dostosowane pod potrzeby tego klienta. Te bounded konteksty z kolei ze sobą mogą mieć potrzebę integracji i tam może być potrzeba właśnie tłumaczenia. Każdy może inaczej rozumieć pewne pojęcia. Ale to się będzie raczej działo wewnątrz twojego systemu, bo na zewnątrz pewnie wystawisz coś, co jest dla twoich klientów, coś, co jest dla twojej strony webowej i powiedzmy coś, co jest dla aplikacji mobilnych. To może doszczegółowię. Załóżmy, że jestem takim klientem, który może tę książkę zamówić. Mogę mieć w zasadzie, załóżmy takie potrzeby, że mogę ją zamówić i sprawdzić, czy ona z tego inwentory wychodzi. Czyli raz jest tą książką taką, która ma okładkę, ma autora i tak dalej, a raz jest tam takim itemem w tym inwentory, które się może na półce pojawić i z niej zniknąć. I teraz pytanie właśnie, czy w URI nam się pojawi, załóżmy, slash jakiś tam bookshelf czy coś, gdzie mamy ten jeden kontekst i mamy też slash inwentory, gdzie ten book czy books jako kolekcja znaczą coś innego i wtedy jakby mamy dwie gałęzie tego API, czy to jakoś inaczej warto zrobić? Dobrze, chyba rozumiem, ale dalej jesteś klientem z zewnątrz, tak? To prawdopodobnie stworzymy nowe API, które agreguje te informacje, o których mówiłeś. Bo ciebie interesuje stan wysyłki, powiedzmy okładka i tytuł, ale nie interesuje cię, w jakim regale to w magazynie było, więc trzeba te dane pozbierać z kilku źródeł i zagregować. API per kontekst. Ja wam... Dzięki bardzo. Jeżeli coś przerwę, jeżeli możecie dokończyć tę rozmowę po... Okay. Dobrze. Mam tutaj jeszcze jedną osobę na pytania, a będziemy przechodzić dalej. Ja mam pytanie odnośnie tej bezstanowości, a kwestii autoryzacji i wydajności tego. Jak to wygląda, jak to zrobić, kiedy potrzebujemy mieć, no, autoryzować dostęp do pewnych zasobów? Pytanie o bezstanowość było, tak? Tak. No bo to jest ten wyznacznik RESTfula, tak? Żeby było bezstanowość. Tak. Na to, przy czym, jak chcemy autoryzację robić, to jak, przy czym, to, jak to zrobić? Przyznam, że... jakby tak religijnie się trzymasz tej bezstanowości, to trudno byłoby mi odpowiedzieć na to twoje pytanie, więc tutaj musimy troszeczkę poluzować, bo te wyznaczniki dotyczyły chyba czasów, kiedy jeszcze nie robiliśmy takich skomplikowanych rzeczy. Okay.
Ja mam takie pytanie odnośnie Searcha. Tam miałeś przykład, pobierz wnioski urlopowe w danym przedziale czasu dla danego pracownika. Jak by tutaj podejść do takiego tematu, że chcę uzyskać wnioski urlopowe dla danej grupy pracowników? Na jakim endpoincie zapiąć, żeby to było restowe? Czy to w ogóle siłować się na to, czy spróbować innego podejścia? No tutaj właśnie wchodzimy w ten obszar, ja tu sobie ułatwiłem trochę zadanie, właśnie kreatywnego tworzenia zasobów. Jeżeli podejrzewam, że trzeba było wymyśleć jakiś sztuczny zasób, który reprezentowałby tą grupę. Jeżeli ta grupa jest jasno zdefiniowana, czyli na przykład, nie wiem, menedżerowie, no to można by spróbować zrobić jakąś ścieżkę. Jeżeli by była to grupa konkretnie pracowników o konkretnych numerach, można by stworzyć zasób o nazwie grupy pracowników, dodać do tej grupy te osoby i później ten zasób odpytać o wnioski urlopowe. Tylko tutaj się zrobiły z tego trzy kroki i dlatego się trzeba właśnie zastanowić, czy właśnie styl restowy, czy RPC będzie lepszy. Bo może się okazać, że taki fejkowy resource, stworzenie takiego fejkowego resource'u może wymuszać bardzo dużą gimnastykę. Troszeczkę nam się czas kończy, więc jeżeli ktoś ma jeszcze krótkie pytanie. To ostatnie, tak? To ostatnie. A jeżeli ktoś po to, myślę, że Tomek będzie mógł odpowiedzieć już sam na sam, zaraz po prezentacji. Dzięki za świetną prezentację. Mam takie pytanie, jak modelowałbyś zmianę stanu zasobów, która powoduje, że zestaw pól zaczyna być zdefiniowany, podczas gdy wcześniej nie był, albo odwrotnie. Tak? Czyli mamy zasób, gdzie on ma trzy pola zawsze, ale na przykład szereg pięciu kolejnych pól będzie miał dopiero wtedy, jeżeli przejdzie do innego stanu, a może być tak, że on nigdy tego stanu nie osiągnie. Jeżeli te pola są ze sobą jakoś związane, to może dałoby się stworzyć jakiś podzasób albo spróbować, czy taka metoda patch, która jest jakby do częściowej aktualizacji by się nadawała. Tutaj też nie ma takich sztywnych reguł, tu trzeba troszeczkę tak podziałać odrobinę kreatywnie. A bo jakby moje pytanie wynika trochę z tego, że w momencie, gdy konsumujemy takie API, no to klient z góry nie wie, jaki będzie kształt obiektu, tak? Więc teraz no jakby, jeżeli mam dwa możliwe kształty obiektu, to trudniej jest mi to zamodelować tak, żeby nie mieć na przykład nuli czy pustych kolekcji, tak? Więc bym się zastanowił, czy to dalej są te same obiekty, skoro mają dwa różne kształty. Może to będą jakieś inne zasoby. Tak, z takimi informacjami tak tyle mi przychodzi do głowy. Spoko, dzięki.